Siemaneczko wszystkim, hej hej, witajcie, z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w vlogu wycieczce do fryzjera. Po co? Nie mam pojęcia. Vlogi, grudzień, brak pomysłów na film. Ogólnie przed chwilą mam włosy, jak widać, no, są mokre. I co? Jutro idę, dzisiaj jest czwartek, jutro idę do fryzjera po szkole. Oczywiście jak zwykle, jak jest moja grzywka mokra, to jest dziwna, nie umiem jej nigdy jakoś tak ułożyć, żeby mnie nie denerwowała, więc mnie denerwuje. I będę miała cięcie włosów, tak dotąd może, nie wiem, mam nadzieję, że trochę będę miała, bo mnie denerwują znowu mnie denerwuje moja długość włosów. Ja ostatnio mam jakąś taką odrazę do długich włosów, nie wiem czemu, po prostu mnie denerwują, nie umiem jakoś się z nimi obchodzić normalnie, więc mam nadzieję, tak będę ścinać do... Zgubiłam tego włosa, jak mam suche włosy, to go widać tak fajnie, on tak odchodzi ciągle bezkrótszo niż inne, nie wiem dlaczego w ogóle, ale okej. No i tak jakoś dotąd chyba będę ścinać, niby mało, aczkolwiek nie chcę, żeby mi dotykały ramion włosy, zobaczymy, czy tak będzie, czy fryzjerka nie zetnie znowu za mało i będzie taka różnica, że na co nie. I co, ja sobie tutaj siedzę, robię notatkę z historii. No mam sprawdzian w środę. Hello, witam, w drugim dniu jestem sobie, tutaj moja muszę kupić bilet, to coś tam, która już wraca, więc szybko. No zaraz jedę do fryzjera, także adios, mam takie włoski, złe, gdzieś tam mam przed, potem może będzie gdzieś przed, po, nie wiem. Adios. Weź się rozepnij. Pomachaj. Niam, niam. To ona to wie. Hejka, witajcie już tutaj. W suchych włosach i kot mi się dobija, więc muszę go wpuścić. Kotek mi tu miauczy. I ogólnie jestem mega zadowolona. Moja mama uważa, że mam za krótkie i o to chodzi. Czyli mam takie, jakie bym chciała, bo od dawna właśnie nakłaniałam mamę, żeby mi ściąć włosy tak właśnie do ramion, bardziej niż do ramion. Wyżej. Nie chciałam, żeby mi dotykały ramion. Nie wiem, jak to w ogóle mam nazwać. I kot zaczął teraz się właśnie bawić jakąś kuleczką. Co to jest? Jakaś... Zabawka, super. Casey, ty się w ogóle nie bawisz? I ona nagle teraz, nie wiem, która jest godzina, 23, 22, nie wiem. I ona się nagle zaczęła bawić. Nie zwracajcie uwagi na to w tle, jak Casey się bawi. Naprawdę, ja też nie rozumiem, dlaczego akurat teraz. No ogólnie było tak, że właśnie nakłaniałam mamę, żeby mi tak ściąć krócej. Bo włosy i tak odrosną, co nie? Jakby... Casey, co ty robisz? Się źle czuję w takich dłuższych włosach. Miałam włosy najpierw, nie wiem, tak do... Może nie aż do pasa. Może jakby się rozprostowało. Ale miałam tak, nie wiem, do połowy pleców. Coś takiego, nie wiem. Naprawdę nie pamiętam. No i w lipcu ścięłam, jeszcze przed wylotem do Grecji. I miałam tak... dotąd może. I było okej, okay, nie? No i urosły mi. No i miałam takie... Teraz mam takie, więc jest przed, po. To zdjęcie jest z dzisiaj. W szkole robiłam, okej? Okay? No i co? No, i mi się bardzo podoba ogólnie. Jestem bardzo zadowolona. Tylko mogłoby być lepiej pocieniowane, w sensie bardziej... No, ale nie narzekam, jest naprawdę okej, okay, okej? Okay? Na razie nikt nie miał takiej reakcji jak ja. Tylko ja się jaram. Nie wszyscy inni obok mówią takie... Aha, ściąłeś włosy? No, spoko, jakby... Super. Wow, ładnie ci i tyle, nie? Jakby nikt się nie jara razem ze mną i to jest takie przykre.
Czy ktoś się będzie cieszył moim szczęściem? Naprawdę jestem ciekawa, czy ktoś zrobi takie, kurde, Majo, fajnie, nie tak nieironicznie, naprawdę, czekam na taką osobę. Jeśli tak zrobiłeś, to wiedz, że cię kocham. Nie, czekajcie, jak się... No, wiedz, że cię kocham. No i co? Cool. I to by było na tyle z dzisiejszego vloga. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I napiszcie, czy macie długie włosy, czy krótkie, czy chcielibyście ściąć, jeśli macie długie. I czy wolicie długie, czy krótkie. Czy jak macie krótkie, to wolicie długie. Wiecie, o co chodzi. Włosowe przemyślenia w komentarzach. Adios.